Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj Koch i ich słynny GS Greenstar APC, które jest chwalone wszędzie. Jakie to nie jest cudowne. I stąd długi film, bo chciałem pokazać, że ten produkt jest... Zobacz.
podejście za nami. Za mną, za tobą. Tutaj wskoczyłem na blendę, którą sobie kiedyś zdewastowałem pianami zasadowymi. Reanimacja tej blendy albo była, albo będzie, więc propozycja filmu na pewno się pojawi. Przepraszam, z opaską coś mi się dzieje. Pojawi. Kolejna rzecz, stężenia tutaj poszły od 1 do 10 do koncentratu. I tak jak widać, tak naprawdę 1 do 10 zrobiło robotę. Porównałem sobie też, później wskoczyłem 1 do 5 z Excedy. Moim ulubionym tak naprawdę nic więcej nie zrobił. Więc koch tutaj zrobił mega robotę. Później wskoczyłem na element, który jest wewnętrzny na słupku B, bo on sobie leżał pod kurką zawsze. Do takiej przez pół roku. Pies się trochę nim bawił pod tą choinoczką, a to jest dokładnie brumbrą. Jest. No. Zjadł. Mostek chyba. Tak, chyba tak. Jeżeli się pomyliłem, to mi może. Tak, może. No dobra. Wracając do tego plastiku. Element, na którym były testowane 1 do 10 i 1 do 20. I tutaj tak naprawdę 1 do 20 też dało radę. Więc jaki jest ten produkt? Na dzień dobry zajebisty. No właśnie, bardzo fajnie. Tutaj, jeżeli chodzi o pędzlowanie tym produktem, zresztą to będzie później. O, może tak, bo tu jeszcze kilka podejść tym produktem będzie. Stwierdziłem, jak już się na takich elementach wykazał. Więc wskakujemy na auto. Thank you.
Zobacz, tak jak widziałeś, skoczyłem na felgi. Jechałem w zakamarkach, przy drzwiach, specjalnie hodowane. To na drugu, bardzo długo, nie wiem, z rok może mają te osady po wodzie. Ja ich tam nie czyściłem. Tak jak widzisz, tu przy progu ładnie zrobione, ale tam, gdzie najwięcej się wody zbiera, nie dotykam. Właśnie po to, żeby sprawdzać sobie chemię. I tutaj, jakbym zrobił jeszcze jedno podejście, byłoby ok. Ale chciałem przy jednym podejściu pokazać, ile zebrało. Moim zdaniem bardzo ładnie. 1 do 5 i 1 do 3. I tak naprawdę nie poczułem, żeby on chociaż trochę mi gdzieś tam zebrał farby. Żeby... Znaczy, wrażenie jest takie, jakby był mega bezpieczny. Ale to później. Kolejna rzecz, jak już tak miałem z tymi felgami szaleństwo, 1 do 30, wskoczyłem 1 do 40, możesz też 1 do 50. Bomba. Dlaczego wskoczyłem nim na felgi? Bo skurczybyk ma inhibitor korozji. Właśnie. Także no tutaj też jest na bogato i poradził sobie świetnie. Świetnie sobie poradził do bieżącego mycia. Nie wiem, jak jest z lotną rdzą. Test będę sprawdzał na felgach, które zaszczurzę. Na pewno się pochwalę. Jeżeli się tutaj nie pojawi, pytaj w komentarzach, to odpiszę, jak sprawa wyszła, bo mogę zapomnieć, bo ten film nie nagrywam go jednego dnia, bo on będzie trwał długo. Bo jak będzie okazja, żeby sprawdzić ten APC, to go wezmę i go po prostu sprawdzę. Także to nie jest tak, że ja złapałem ten produkt, strzelę sobie jeden dzień dla APC od Kocha. Nie. No, myślę, że ze 3 miesiące, nieraz 2. Zależy. W zależności jaka chemia. Jak chemia jest fantastyczna, no to właśnie dlatego staram się długi film, żeby pokazać ją z każdej strony, żeby nie było żadnych widzimisię. Że wziąłem chwilę pstryk i o, już nagrał i jest super produkt. Nie. Jeżeli produkt jest kiepski albo moim zdaniem nie warty powiedzmy długiego filmu, to tego nie robię. Ale nieraz też się nie chce nagrywać. No dobra. Kolejna rzecz. Słuchaj, jak już tak te felgi sobie czochrałem, mówię super elegancko, bardzo fajnie, piana stabilna. Jeżeli ci się kończy, zamoż delikatnie tylko pędzel, ona się zaraz pojawi. To jest fajne. On ma, ten Koch ma taką jakby suchą pianę. W tym jest bardzo fajnie. Jak już tak miałem 1 do 40, zobacz, co robi z szybami. Szyba nie myta prawie 2 tygodnie. Z tego względu, że na aucie jest świeżo położona powłoka. Dwie w sumie od Neoxal 1.61 i 111. Propozycja filmów klasycznie się pojawi. I auto musiało te 2 tygodnie bez mycia jeździć, więc ból straszny, no ale test ma być rzetelny, więc tak podchodzę do sprawy. Także jest trolem. Teraz na niego patrzę i jest trolik. I teraz tak. Szyba tam miała jakiś taki zdrzewek, jakieś zacieki. Ogólnie prawie 2 tygodnie zbierała sobie. Słuchaj, 1 do 40 machasz i to w słońcu. Odwracasz fibrę, pstryk, bez mazów. Jak się pojawią mazy, to znaczy, że za dużo APC. Delikatnie rozprowadzasz, jeżeli zostaje maz, odwracasz fibrę, ważne, żeby była sucha, docierasz, on znika. Bomba. W ogóle... No jak robiłem szyby nim, to tak powiem ci szczerze, jak często nie biorę płynu do szyb. Poślizg tego produktu na szybie jest bajka. Naprawdę bajka. No dobrze, tak go chwalę i chwalę. Czas chyba wskoczyć na moje fotelisze, na którym siedzę, już jest zatrolone na maksa. Sprawdzę go jako presperej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę chciał jedną stronę zrobić właśnie tylko spryskać tym produktem 1 do 10 GSM 1 do 10 i wypłukać i tylko zimna woda. Wypłukać zimną wodą, a drugą stronę tylko wypłukać zimną wodą. I zobaczymy, jaka będzie różnica.
Myślę, że albo może, zobaczę, jeszcze nie wiem, albo może wyskoczyć z Excedy. Właśnie, jaka będzie różnica? O! Excedy 1 do 10 versus Koch GS 1 do 10. Tak, wbije się na te foteliszcze z presprayami i zobaczymy, który zawodnik lepiej się wypłucze i lepiej, można powiedzieć, rozpuści ten brud. A czas siedzenia będzie taki sam i będzie zimna woda, więc zapraszam do dalszej części filmu, a później takie moje podsumowanko tego produktu. Wszystkie achy i ochy, plusy dodatnie i plusy ujemne. Porównanie za nami, za tobą, za mną, jako presspray. Spoko. Ja tak naprawdę w domywaniu nie widzę różnicy. Nie widziałem różnicy, jeżeli chodzi lewa, prawa strona. Na szmatce ewidentnie jakby przy Excedę zostało więcej brudu, ale ta strona, mam wrażenie, była trochę brudniejsza i je, kurczę, rozrobiłem sobie za mało tego Excedy. Rozrobiłem 100 ml, czyli razem było 110 1 do 10. Z tego względu, żeby nie robić dużej pojemności, bo będzie mi wisiał, bo tych produktów mam tyle, że będzie padać. Że nie jestem w stanie zużyć tego wszystkiego. Więc tutaj, tak jak widziałeś, odwróciłem ten fotel i nierówno mi się to tak rozłożyło. Też może być w tym problem. Ale mam wrażenie, że Excedy lepiej się wypłukuje. Jeżeli chodzi o jako presspray w tkaniny, lepiej jakby mi się wypłukał. Z GS-em troszeczkę musiałem powalczyć, ale przy GS-ie fajne jest to, że fajnie jak szczotkę prowadzisz na wkrętarce, widzisz to mleczko delikatnie, nie ma dużej piany, nie rozrzucać jej, pod tym względem bajka. Czy GS się sprawdzi jako presspray? Sprawdzi się, bo naprawdę znacznie, fantastycznie zebrał, rozpuścił ten brud. Tylko nie wiem, jak zachowa się po nim tkanina na dłuższą metę. Excedę znam i wiem, że jest w porządku. Więc tutaj kolejny plus dla GS-a, że
W sumie jako prespray też zda egzamin. No dobrze, wcześniej mówiłem też o szybach, o 1 do 40, że mi się ten produkt sprawdza i jest fantastyczny. No zobacz jak zbiera produkty typu Glass Polish i jak odparowuje. Płyn do szyb. Bomba, bomba. Naprawdę produkt. No jest, jest konkret, jest konkret. No dobra, i teraz tak, kolejna rzecz. Takie podsumowanie. No, w sumie produkt nie był do wszystkiego i do niczego. Dla mnie rewelacja. Z tego względu, że jadąc na mylnie sapną obsługową, a będę chciał to popełnić, gdyż ponieważ nie byłem jakieś 10 lat, wezmę Mańka i będę starał się nagrać taki surowy film, jak mi pójdzie, bo nie mam pojęcia. Na tych miniach teraz się tak pozmieniało, że w sumie będę tam jak zaczarowany. Nie będę wiedział pewnie czego zacząć. Po tylu latach nie mycie na myjni samochód. Znaczy w sumie to prawie że nigdy nie było. Rzadko się zdarzało, więc zamotanie będzie straszne. Okej, okay, ale teraz zobacz, co się dzieje, jak się GS-a połączy z GS-a.
somebody asked me, what was I doing? I went through the lengthy process of checking whether or not I was actually doing something. And, as expected, I wasn't. What the? Troszeczkę pianki, troszeczkę oprysku. I teraz tak. I mycie właściwe też było. Też było. Zacząłem od samego GS-a. 1 do 10 fenomenalnie leży. Nie domywa może jakoś spektakularnie, tak jak mocne, aktywne piany, te zasadowe, ale naprawdę zbiera fajnie. Długo też leży. I pH jest naprawdę przyzwoite. pH 8 z groszem, także tutaj naprawdę bomba. Później wskoczyłem GS plus GSF i tu też fajniej, ale lepiej domywa sam GS, ale z GSF-em, a może tak, o inaczej, bo już tak kombinuję. GSF plus GS, domywanie jest lepsze, sam GSF nie robi nic, kompletnie, w ogóle nie ma mowy. Dla mnie to jest najgorszy, chyba jeden z najgorszych produktów, jeżeli chodzi o Kocha, GSF, czyli ta piana ich aktywna, neutralna, ale dodając GS-a, od razu robi się przyjemnie. Coś zbiera, zmiękcza naprawdę zdecydowanie lepiej, ale tak czy tak sam GS 1 do 10 bardzo fajnie. Naprawdę można powiedzieć nawet, że rewelacyjnie jak na APC, który ma inhibitor korozji i dlatego jako piana też go widzę. Teraz tak, kolejna rzecz, oprysk. Bajka. Fakt, że może brud nie jest jaki wbity zimowy, ale stężenie, które tam było, to było 1 do 40. Więc kurczę, o czym mowa? O czym mowa? Poleżał niecałe 2 minuty i wcale nie było jakoś chłodno, tam 20 stopni. Słoneczko było tak za chmurkami takie, no przymulone było i naprawdę zebrało. Tak jak zresztą było widać, no, idealnie moim zdaniem. Także jako prełoż naprawdę kozak. Kolejna rzecz, w której się sprawdza ten produkt. I na koniec mycie właściwe. No tutaj to już jest bomba. Dlaczego? Piana może nie jest spektakularna, jeżeli nie myjemy. Poślizg jest średni, ale skórkowany domywa obłędnie. I co lepsze, poprawia hydro i go nie zaburza w żaden stopniu i nie usuwa wosku, powłoki, to już w ogóle nie ma o czym. Ja go, jak odtykam powłokę czy wosk, biorę GS-a. Tak naprawdę mam autolant aktywny i czekam, aż mi się skończy, tak na przemian. GS-em, wolę GS-em. Zero zaburzenia hydro. Szybkie wypłukiwanie. Poprawa hydro jest naprawdę znaczna. W ogóle bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. Naprawdę rewelacja. Tak naprawdę wolę GS-a 50 ml na... Znaczy, ja tutaj do odtykania wziąłem naprawdę grubo. Śmiało możesz wziąć 30 ml, tak jak zawsze szampon biorę. Też będzie rewelacyjnie. Ale ja do odtykania
i żeby ten pocisk był taki w miarę i to domywanie, bo domywanie jest naprawdę fajne, proponuję 50 ml na 10 litrów wody. Tak jak widziałeś, no bajka, bajka, naprawdę rewelacja. No dobrze, o czym jeszcze, a wiem co jeszcze, kurczę, słuchaj. Fantastycznie też na karbonie się zachowuje produkt. To już był zresztą film, pokazywałem jak odtykałem karbon, jak domywałem. Pod tym względem, że ten produkt nawet jak ci zostanie na wyschnie, nie zrobi ci bałaganu. Zresztą zobacz jak fajnie w krętareczku można prowadzić ten produkt. Ale teraz, podsumowując GS-a, pod względem domywania, czyli mocy, nie jest to jakiś killer. Zdecydowanie, jakbym miał wybrać coś do takiego totalnego syfu, wziąłbym Excedę. Ale jeżeli chodzi o wszechstronność, jako APC, bezpieczeństwo, przyjemność pracy, bo on w ogóle nie śmierdzi, inhibitor korozji, jeżeli jako APC dla mnie jest królem. Ja wiem. Za chwilę będą komentarze pod tytułem, że każdy APC może zrobić to samo. No nie każdy. Który ma inhibitor korozji? Który tak fantastycznie się pieni? Który tak fantastycznie odparowuje na szybie? 1 do 40. Bomba. Naprawdę rewelacja. Tak naprawdę, przepraszam za to sformułowanie, w stronę blokersów. Jakbym był blokersem i byłbym na myjniach samoobsługowych, ten produkt u mnie byłby królem. Z tego względu, że biorę 1 do 40 i ogarniesz wszystko. Felgi, opony do bieżącego mycia, szyby, wnęki. Możesz nim, kurczę, myć jak chcesz odetkać, żeby dobrze domyć zimą. Możesz zrobić z niego oprysk. Kozak, naprawdę kozak. Pędzluje się nim fantastycznie. Wnętrza nie pokazywałem, bo nie ma sensu. Piana stabilna, elegancka, naprawdę. Najlepsze jest to, że czujesz, że ten produkt jest bezpieczny. Nie czuję, ja w ogóle jak nim pracuję, ja nie czuję z nim jakiegoś zmęczenia, że on jest ciężki, że jakoś mi przeszkadza. Nie. Taki fajny, tłuściutki, przyjemny. Najlepsze jest to, że tak naprawdę jak go nie wymyjesz, to nie zostawia... Nie zauważyłem, żeby mi narobił bałaganu. No nie zauważyłem. Na karbonie specjalnie go zostawiłem. Kurczę, wysechł. Nic. Przetarłem mikrofibrą, bajka. No coś niesamowitego. Pod tym względem produkt naprawdę mistrz. Jedyne, czego bym, w czym go nie widzę, to domywanie opon. Takie konkretne, żeby wyciągnąć brud. Do bieżącego owszem, ale do takiego konkretnego ja tego produktu nie widzę. Dla mnie jest za delikatny. Nie jest to też najsłabsze APC, jakie jest na rynku. Nie, nie jest też killer. Tutaj bym, zaraz bym go klasował za Excedę. Za Aqua APCO, bo to są dwa takie moim zdaniem mocne, mocne zawodniki. I tutaj zaraz po tym właśnie Koch. Ale jeżeli chodzi o wszechstronność, produkt dla mnie jest królem. Jest fantastyczny, naprawdę. Uwielbiam go. Najlepsze, co jest w tym wszystkim, że to jest Koch i kosztuje litr tylko 20 zł. Ja na początku, jak go kupiłem, kurczę, tak mówię, za dwie dychy to musi być kicha straszna. Tutaj cena do jakości miażdży wszystko. Wszyściuteńko. Naprawdę. Wszechstronność tego produktu dla mnie jest obłędna. Tak naprawdę do czego byś go nie wziął, znajdź, znaczy no, tak naprawdę, o, nawet po korekcie coś zrobisz, wymycie pasty tym produktem, na komycie właściwe, przed finiszem, bajka, naprawdę, no, no cudo, cudo, naprawdę ten produkt po prostu im wyszedł jak nigdy dotąd, naprawdę rewelacja. Znaczy Koch ogólnie ma fajne produkty, nie wszystkie oczywiście, nie wszystkie, bo są takie, które no, no, no nie czuję tego ach joch, ale ten, ogólnie chyba z Kocha, to dla mnie jest królem takim, kurczę. Naprawdę wszechstronność tego produktu miażdży. Miażdży. Nie, znaczy ja osobiście nie znam APC, którym by tak było tak wszechstronne.
I tak przyjemny, inhibitor korozji, właśnie, to jest to, że gdzie byś go nie zarzucił, bajka. Także myślę, że film i tak już jest wystarczająco długi, mam nadzieję, że ci go, chciałem ci pokazać ten produkt z każdej strony, że tak naprawdę możesz mieć, bo kiedyś było takie stwierdzenie, że będziesz miał EPC, to nie znaczy, że wszystko możesz zrobić. Tu śmiem stwierdzić, że tak, że mając to APC, tak naprawdę prawie, że ogarniesz wszystko. Bezpiecznie, nie zdejmując powłoki, nie niszcząc sobie plastiku, jak ci przyschnie, nie zdejmując sobie wosku, myjąc myciem właściwym, czy jako prełoż, oprysk. Produkt jest na tyle bezpieczny, a na tyle fajnie domywa. No wiadomo, jak jeżeli chodzi o PA, no to cudów nie ma. No nie ma cudów, ale nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, próbowałem różne APC. No są takie, które naprawdę zbierają ładniej, ale kurczę, no podgryzają, no wiadomo. No i to, że siedzi gdzieś ci to w zakamarkach, kurczę, tak jak te piany, kurczę, jak dobrze nie wypłukasz, no, nie wypłuczesz, no wiadomo, no kurczę, zawsze gdzieś ta woda zostaje, ta chemia jednak działa negatywnie na to, a szczególnie jak ja mam starego krunchla, no to dbam o to, żeby i, no żeby te środki, kurczę, które gdzieś tam wpadną w zakamarki, no nie podżerały mi go jeszcze i tak wystarczająco, że on już tam z tej strony, z lewej strony robiłem już, tak jak widziałeś, próg i błotnik wymieniałem. Teraz czekam, nie widzę tutaj próg jeszcze, prawa strona. Możliwe, że film się pojawi. Dobra, kończę. Co do GS-a. Dla mnie mistrz. Naprawdę rewelacyjny produkt. Kiedyś wskoczę na myjnię samoobsługową. Możliwe, że już nawet film był, nie wiem. Z Mańkiem albo z Wolwiakiem, bo nie byłem już ponad 10 lat. Prawie 10 lat na myjni. Na pewno dużo się zmieniło. Tak naprawdę dla mnie to będzie wtedy czarna magia. Ja nie wiem, jak tam teraz jest. Wiem, że są kolorowe piany, cuda na kiju. Będę chciał pojechać właśnie i pokazać... Na pewno wezmę GS-a. Z tego względu, że nie brać dużo chemii, to ogarnę sobie nim i będę chciał pokazać, jak mi pójdzie mycie na myjni samoobsługowej. Tu będzie ukłon w stronę blokersów, którzy ogarniają fantastycznie fury na bez dotyku. Bo ja to wiadomo, no tutaj mam, to sobie siedzę, nigdzie się nie śpieszę, sobie usiądę, taborecik, a tam jednak trzeba się streścić i zrobić to tak, żeby było zacnie. Więc tutaj już na dzień dobry chylę czoła takim zawodnikom. No dobrze, rozkręciłem się troszeczkę niepotrzebnie, przybajerzyłem, że tak powiem, jeżeli chodzi o Kocha, mistrz. Jeżeli się zastanawiasz, czy warto go mieć, warto. Jedyne 20 zł litr produktu i tak naprawdę wszechstronność miażdży. Miażdży, naprawdę miażdży. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!